Dariusza, się witam Państwa w poniedziałek, początek tygodnia w programie Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem jest dzisiaj jedyny radny niezależny w nowej kadencji Rady Miejskiej, Kazimierz Woźniak. Witam. Witam panu, w studio. Dziękuję za przybycie. Chciałem powiedzieć radny, który startował, Kazimierz Woźniak, który startował z listy Stowarzyszenia Bezpartyjnie Radomianie. Zgadza się. Jedyny, tak, ale tutaj jedyny radny niezależny. Niezależny, dokładnie, dlatego że nie zgłosiłem przynależności do żadnego z dwóch klubów w Radzie Miejskiej. Chcę być, że tak powiem, sloganowo wolnym szczelcem. Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego, wieszczy, że współpraca w tej kadencji Rady Miejskiej będzie trudna. Wie pan co, mnie to przerażają takie słowa, dlatego że radni wybierani przez mieszkańców to powinni iść po to do Rady Miejskiej, po to, żeby służyć mieszkańcom i służyć temu miastu. A jeżeli ktoś nowo wybrany z góry zakłada, że on będzie jakąś opozycją, on będzie się przeciwstawiał prezydentowi, to dla mie jest chore, po prostu nienaturalnie chore. I jeżeli tej mentalności się nie zmieni, to nic dobrego dla miasta naszego nie wróży. Czy przy tym układzie mandatów 16 PiS, 11 Koalicja Obywatelska i pan jako jeden mandat, jest możliwa ta współpraca na rzecz Radomia, taka bezkonfliktowa? To znaczy różnić się na pewno możemy, bo taka jest rola. Każdy może mieć inny pogląd na pewną sprawę, ale musimy po prostu pamiętać, po co my do tej Rady idziemy. Mieszkańcy nas wybierają po to, żeby służyć temu miastu, żeby podejmować dobre decyzje, słuszne decyzje, decyzje, które będą służyły tym mieszkańcom, a nie po to, żeby toczyć wojny polityczne. Tak jak powiedziałem na początku, różnić w poglądach się możemy, bo z różnych punktów widzenia możemy patrzeć na tą sprawę, ale nie możemy iść i mówić, że jesteśmy totalną opozycją. Będziemy wszystko torpedować, przeciwstawiać się wszystkiemu, bo to jest po prostu nienaturalne. To jeżeli ktoś z założenia tak podchodzi do swojej pracy w Radzie Miejskiej, to ja nie wiem, po co on tam wszedł w ogóle. No. Pierwsza próba sił nastąpiła już podczas wyborów przewodniczących komisji, prezydium Rady. Tak jest. No i co wyszło? No. Że PiS chciał pokazać, że miał siłę i wziął wszystkich przewodniczących komisji i prezydium Rady. No co chciał udowodnić tym? Formę demokracji? Mamy 16 do 12. Jeżeli proporcjami chcielibyśmy się dzielić, prawda, to przynajmniej powinna te 13 komisji, powinno być 5 komisji dla... Ale PiS odbija piłeczkę. A co mamy w Sejmiku Mazowsza? Mamy 24 mandaty i nikogo w prezydium. Ale jeżeli ktoś sobie gdzieś tam w przypływie nienawiści obciął palca, to my też sobie mamy to robić? Czy złe przykłady to mamy przenosić na nasz grunt? No nie, no ludzie, obudźmy się po prostu. Po co zostaliśmy wybrani do Rady Miejskiej? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Jeżeli idziemy z założeniem, ja tutaj się powołam na to, cośmy tępili w okresie kadencji, żeby odpartyjnić Rady Miejskie, odpartyjnić samorząd. I co się okazało? Mieszkańcy nas nie posłuchali. No wybrali tylko jedną osobę, mnie, woleli głosować na przedstawicieli partii politycznych. I co mamy? Niecały miesiąc po wyborach mamy przepychanki partyjne. No czy o to mieszkańcom chodziło, żeby tak wyglądał ich samorząd? No nie wiem, jakieś nieporozumienie. Dokładnie, a przed nami 5 lat współpracy w Rady Miejskiej. No jeżeli my tak zaczynamy, w takim stylu, na zasadzie pokazywania siły i tak dalej, co nam dacie, czy nam dacie to, czy owo, to jest jakaś korupcja wręcz polityczna, polityczno-samorządowa. No ja jestem przerażony, bo idąc do Rady 6 raz, nigdy nie oczekiwałem od tej Rady niczego. Ani dla siebie jakichś profitów, ani dla swojej rodziny. I moją rolą było służyć tym, którzy mnie wybierali. Zgadza się pan z prezydentem Radosławem Witkowskim, że przy podziale komisji tutaj w Radzie Miejskiej w Radomiu powinny obowiązywać takie parytety, jak są w Sejmie? Według mnie tak. Taka powinna być zasada. I powiem panu szczerze, że do tej pory się w miarę udawało to, że w poprzednich kadencjach było to mniej czy lepiej, ale to przynajmniej co się takiego stało? Było. Nie wiem, jakiś... zacietrzewienie polityczne, z drugiej strony może ta złość za to, że PiS nie ma swojego prezydenta, że nie udało się go wybrać, no to aha, to wybrali ciebie, Radosławie Witkowski, to my ci za to pokażemy. No i to jest
koszmar, po prostu to jest koszmar. Ja naprawdę jestem no, tak negatywnie do takiego postępowania nastawiony, że nie chcę aż tu używać bardziej brutalnych wyrazów. Rozmawiał pan z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, wiele osób zna pan z poprzednich kadencji. Znam, ale nie prowadziłem z nimi rozmowy na ten temat. Także tutaj nie mogę się posłużyć, że ktoś inaczej robi, inaczej mówi, ale podejrzewam, że tam mogą być takie osoby, które trochę inaczej myślą, a inaczej robią, dlatego że im partia polityczna czy przywódca pokazała. Nowego przewodniczącego także? Nowej przewodniczącego pani... Nie, nowy przewodniczącego klubu rady. A, przewodniczącego. No jak pan wie, ja w poprzednich kadencjach te relacje z panem Wójcikiem miałem takie różne. Ja mu zarzucałem wiele rzeczy, w tym między innymi błędy przy prowadzeniu obrad Rady Miejskiej, docinanie, jakieś docinki złośliwości w stosunku do przemawiających i wiele innych takich uchybień. W związku z tym no, te relacje nasze nie są najlepsze. No i powiem szczerze, że zaczyna tą kadencję, chociażby po tym, co działo się na poprzedniej sesji, też w takim nie za dobrym, powiem szczerze, stylu. No. We wtorek 27 listopada kolejna sesja nadzwyczajna, zwołana na prośbę prezydenta zresztą. Tak. Będzie gorąco, bo tutaj będziecie państwo rozmawiać i decydować o finansach miasta. Zgadza się. Podejrzewam, że będzie gorąco, dlatego że jest projekt uchwały w sprawie wypuszczenia przez gminę miasta Radomia obligacji gminnych no, na prawie pokrycie 39 600 000 złotych. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ten deficyt był zapisany w projekcie budżetu miasta Radomia na 2018 rok. I wiadomo, że prezydent, skarbnik musieli poszukać formę jego pokrycia. Mogły być to kredyt bankowy bądź obligacje. Wybrano formę obligacji jako najtańszą i najprostszą formułę pokrycia tego deficytu. Jak pan pamięta, kto uchwalał ten budżet? Uchwalała cała Rada Miejska, ale w wersji poprawianej przez PiS, prawda? To była cała saga. Dokładnie. I cały w 100% PiS poparł ten budżet. W związku z tym dla mnie było zaskoczeniem, jak na tej ostatniej sesji poprzedniej Rady Miejskiej radni PiS-u nie chcieli wziąć odpowiedzialności, nie chcieli głosować za pokryciem tego deficytu. No jak można mieć takie obłudne postawy? Jedno, uchwala się ten budżet na koniec stycznia 2018 roku, a w momencie, kiedy prezydent chce go zrealizować i pokryć ten deficyt, tą kwotę 39 milionów złotych. I to jest taka uchwała, że powiem, robocza w stosunku do, wykonawcza w stosunku do budżetu, to mówimy, a nie, to my nie będziemy za tym głosować. No, jakieś kolejne nieporozumienie, no. Czy forma sabotażu wręcz, no, może używam takich mocnych słów, ale po prostu w mojej jak gdyby sumieniu po prostu pewne rzeczy mi tutaj zupełnie się nie zgadzają. Magistrat wysyłając komentarz do całego zamieszania, w tym komentarzu czytamy między innymi, że ewentualny brak zgody radnych na emisję tych obligacji może skutkować brakiem regulowania należności z tytułu dostaw, usług. Chodzi również przede wszystkim o wynagrodzenia tej sfery budżetowej, czyli pracownicy urzędu, między innymi pracownicy urzędu miejskiego, spłaty kredytów i inne zobowiązania. Dokładnie. Jest no aż tak źle? Panie redaktorze, no ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, bo jeżeli się przyjmuje, załóżmy, że 100 tysięcy wydajemy na planowane wydatki, to musimy mieć pokrycie 100 tysięcy, a nie załóżmy 90 tysięcy, bo z tego brakuje nam załóżmy tych 10 tysięcy. A wiadomo, że ze środków budżetowych musimy wypłacić pomoc społeczną, wynagrodzenie dla podopiecznych i pracowników, musimy oświacie, czyli nauczycielom wypłacić środki w postaci wynagrodzeń, musimy sfinansować inwestycje, które są zaplanowane. I co do tego nie ma, myślę, że dla nikogo nie powinno ale być Prawo i żadnych wątpliwości. Brzmi, że prezydent nie potrafi zarządzać finansami miasta. Ale lepiej by to zrobiło Rio. No nie, ale to jakieś nieporozumienie. Jeszcze jedną rzecz, o której tutaj radni PiS milczą. W tej kwocie wydatków tego roku są również przewidziane kwoty na spłaty kredytów, które zaciągane były jeszcze za prezydenta PiS-owskiego. Czyli musimy spłacić te kredyty, które były zaciągane 8, 10, 6,
lat temu. W związku z tym na pokrycie przez nich zrobionych długu. Ba, w tej kwocie jest kwota 9 milionów złotych na odsetki z tytułu tamtych zaciągniętych kredytów. Także tu jest pewność, logika pewnej ciągłości działań, które występowały w okresie tych kilku czy kilkunastu lat. Jak wiemy, ten deficyt budżetowy mamy na poziomie ponad 500 milionów złotych i on był ciągle pokrywany jakimiś kredytami, obligacjami i wiadomo, że te kredyty, obligacje były na okres tam załóżmy 10-12 lat i nadchodzi okres ich spłaty. W związku z tym, żeby je spłacić, trzeba niestety wypuścić, ale nowe obligacje bądź zaciągnąć kredyt. Prawo i Sprawiedliwość chce brać współodpowiedzialność za rządzenie miastem, za współodpowiedzialność za finanse miasta. Ale ma ale, obowiązek ustawowy. Ale Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera, zaproponował prezydentowi koalicję, nie chcę mówić układ, absolutnie, koalicję. Prezydent z Koalicji Obywatelskiej, wiceprezydenci z PiS. To znaczy tak, ja na ten temat nie chciałbym się wypowiadać, bo to jest decyzja prezydenta. Jeżeli ta propozycja w jakimś mierze pokrywa się z tym, co prezydent obiecywał w kampanii wyborczej, jeżeli ci wiceprezydenci, tylko nie mówię tu w jakiej ilości, jak gdyby zgodzili się na realizację programu, znaczy ja dopuszczam każdą możliwość, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem na początku. Po co radni idą do Rady Miejskiej? Po to, żeby działać na rzecz rozwoju tego miasta. W związku z tym, jeżeli ta propozycja byłaby do przyjęcia, ale nie polityczna współpraca, tylko merytoryczna w sprawie realizacji tych budżetów i programów, które prezydent przedstawiał, bo prezydent odpowiada przed mieszkańcami za to, co obiecywał, to ja dopuszczam taką możliwość. Ja tu nie chcę negować. Ja myślę, że nie tylko partie polityczne mają prawo decydowania, co ich przedstawiciele w Radzie mają robić, ale również mądrość tych ludzi powinna wpływać na to, że tego typu decyzje są w mojej mierze dopuszczalne i możliwe, tylko muszą się opierać na jakiejś logice, a nie na szantażu. Według Marka Suskiego radni PiS są bardziej wyczuleni na potrzeby Radomia. Och, tutaj bym mocno polemizował, nie chcę nawet tego komentować, bo w zupełności się z tym nie zgadzam. Mieliśmy wiele takich przypadków, gdzie były różne projekty prospołeczne i no niestety różnie radni PiS-u się w tej materii zachowywali. Zastanawiam się, czy prezydent generalnie zgodzi się z Markiem Suskim i podzieli się kontrolą władzy. Wtedy Marek Suski, PiS podzieli się komisjami. Ale to, no, że nie chciałbym, żeby tego typu decyzje były podejmowane pod wpływem jakiegoś takiego szantażu politycznego, czy szantażu właśnie takiego merytorycznego, że aha, ty dostajesz to, ale za to daj to, czy coś takiego. Nie, nie. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to mieszkańcy wybierali nas i przed mieszkańcami odpowiadamy, a nie przed liderami partii politycznych. Dla mnie to jest po prostu nie do przyjęcia. Może dlatego szóstą kadencję jestem jako radny niezależny, dlatego że ja nie dopuszczam takiej formuły, o której właśnie tutaj przed chwilą pan mówił, właśnie coś za coś, podzielicie się z nami tym, to my wam damy to, czy coś takiego. No nie, to nie jest to w mojej, jak gdyby, materii moich poglądów, mojego działania. No to słabo to widzę. Nie wiem, ja pozostawiam decyzję prezydentowi w tej materii. Jeżeli prezydent wyjdzie... Nie ma łatwej decyzji. Ma trudną decyzję, bardzo trudną. Naprawdę bardzo trudną prezydent Witkowski to ma, ale ja jestem przekonany, że on sobie będzie powolutku z tym radził. Jeżeli no, będzie zupełny pad, blokada, no to mogą być szukane inne rozwiązania, prawda, prawem przewidziane. No. Boi się pan powiedzieć głośno, o jakich rozwiązaniach pan myśli? Nie, bo prawo dopuszcza po prostu rozwiązywanie tego typu konfliktów. Jeżeli będzie całkowita blokada, pad funkcjonowania Rady Miejskiej czy decyzji, które prezydent przedstawia, a będą to słuszne decyzje, no można szukać innych rozwiązań, prawem przewidzianych oczywiście. No. To był punkt widzenia Kazimierza Woźniaka, jedynego radnego w nowej kadencji Rady Miejskiej w Radomiu, radnego niezależnego.
bezpartyjnego. Bardzo dziękuję za wizytę w studio, za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. No, trzymamy kciuki za to, żeby się wiodło w tej Radzie Miejskiej. To znaczy, żeby po prostu była współpraca, żeby współpraca nie była polityczna, tylko merytoryczna. Ja oczekuję tego, że będziemy dyskutowali nad problemami, które mamy do podjęcia, a nie nad tym, co mi tam ktoś kazał, prawda, jak ja mam się zachować. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Dziękujemy państwu. Widzimy się w programie Punkt Widzenia we wtorek o stałej porze. Do zobaczenia.